W tym filmie porozmawiamy o jednym z najważniejszych pomysłów w całej matematyce, czyli o tym, czy kolejność ma znaczenie, kiedy mnożymy dwie liczby. Na przykład, czy 3 razy 4 to to samo, co 4 razy 3? Czy te dwa wyrażenia są równe? I drugie pytanie, obojętnie czy są równe, czy nie są, to czy tak jest zawsze, jak w tym konkretnym przypadku? To znaczy, jeżeli mnożę jakąś liczbę przez inną liczbę, to czy jeżeli zamienię kolejność, otrzymam równoważny wynik? Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie zastanowić się nad tym. Przemyślmy to teraz wspólnie. Na początek sprawdźmy ten konkretny przypadek. Pomogą nam w tym wkurzone koty. Widać wyraźnie, że są wkurzone. Zdecydowanie są. I na przykładzie kotów widać, że możemy takie mnożenie rozpatrywać jako 3 grupy po 4. To jest pierwsza grupa 4 wkurzonych kotów. To jest druga grupa 4 wkurzonych kotów. A to jest trzecia grupa 4 wkurzonych kotów. Możemy patrzeć na to działanie tak. Pierwsza liczba to liczba grup, a druga liczba to liczebność każdej grupy. Czyli, że to jest tyle grup po tyle w każdej grupie. Ale możemy też odwrotnie, że to są 4 grupy po 3 w każdej. Jak to zrobić? Na przykład tak. Pierwsza grupa 3 wkurzonych kotów, druga grupa 3 wkurzonych kotów, trzecia grupa 3 wkurzonych kotów i czwarta grupa 3 wkurzonych kotów. Razem 4 grupy po 3 wkurzone koty w każdej. I na tej podstawie, jeżeli to jest tyle grup po tyle w każdej, możemy powiedzieć, że kolejność nie ma znaczenia. Inaczej można tak, że mamy tu 4 rzędy po 3 wkurzone koty w każdym. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty rząd po 1, 2, 3 wkurzone koty w każdym rzędzie. W takim razie, żeby obliczyć, ile jest wszystkich wkurzonych kotów, mnożymy 4 razy 3. Ale możemy też na tę samą grupę wściekłych kotów spojrzeć z trochę innej perspektywy. Powtórzmy to samo, ale trochę te koty przekręcimy. Ryzykujemy jeszcze większe wkurzenie, ale możemy teraz spojrzeć na te same koty jak na 3 rzędy, 1, 2, 3, po 4 koty w każdym. Przepiszmy te liczby 1, 2, 3 rzędy po 1, 2, 3, 4 w każdym rzędzie. Te liczby możemy zmazać. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z dokładnie taką samą liczbą kotów. Przeanalizowaliśmy sytuację dla trójki i czwórki, ale przekonacie się, że kolejność nie ma znaczenia, kiedy mnożymy dowolne dwie liczby. Można też takie mnożenie przedstawić na osi liczbowej, z różnymi liczbami. Zostawmy kilka kotów, niech się przyglądają. 3 razy 4 to 4 trójki, 3, 6, 9, 12, albo 3 czwórki, 4, 8 i 12. Wystarczy już tych trójek i czwórek. Sprawdźmy, czy tak samo to działa przy mnożeniu innych dwóch liczb. 6 razy 4... Czy to jest to samo, co 4 razy 6? Można takie mnożenie zinterpretować jako 6 czwórek. 4, 8, 12, 16, 20 i 24. Albo możemy zinterpretować takie mnożenie jako 4 szóstki. Pierwsza szóstka, 12, 18 i 24. Zapamiętajcie, kolejność nie ma znaczenia, kiedy mnożymy liczby. Ta własność mnożenia ma swoją nazwę. Mówimy na to przemienność, przemienność mnożenia. Mnożenie jest przemienne. Może to śmieszna i dziwna nazwa, ale oznacza po prostu, że obojętnie czy mnożymy 6 razy 4 czy 4 razy 6, to wyniki obydwu tych działań będą takie same. No właśnie, obrót wkurzył koty.